dobra, debiutowałeś w tym sezonie, debiutujesz w tym sezonie w WRC 2. No to wymień pierwszą trójkę klasyfikacji generalnej WRC 2, ale z poprzedniego sezonu. Mistrzem świata był Andreas Mikkelsen, drugie miejsce Mats Osberg, trzecie Jari Huttunen. Dobrze. Wymień ostatnich trzech mistrzów WRC. Ostatnich, ale nie z ostatnich sześć sezonów. Ostatnich trzech, bo oni się parę razy powtarzali. Okej, no to Sebastian Ogier, wcześniej Ojt Tanak w Toyocie. Wcześniej był Ogier, a przed Ogier był Lep, więc trzeci będzie Lep. Dokładnie. A propos Sebastiana Leba, ile tytułów i zwycięstw w kolejnych rajdach ma na koncie? 9 tytułów. Zwycięstw myślę, że w około 80. Odpowiedź? Ostatnia? Ostateczna? Tak. 80 zwycięstw, 9 tytułów. No dobrze, Robert Kubica zdobył tytuł mistrzowski w klasie WRC 2, czyli w tej, w której teraz jeździsz. Podaj, w którym to było roku i jakim samochodem się poruszał? 2013 Citroen DS3. Dokładnie. Tak jak mówiliśmy w wywiadzie... RRC, czyli to był taki wurc bez, z inną zwężką i bez aerodynamiki. Tak jak mówiliśmy w wywiadzie, ty trzy razy zajmowałeś drugie miejsce w kryterium asów. Podaj zwycięzców tych trzech edycji. Zawsze Kajetan Kajetanowicz. A to była właśnie podpucha, tak. To był zwycięzca tylko jeden, zawsze to był Kajetan Kajetanowicz. Powiedz, kierowcy którego kraju zdobyli najwięcej medali w klasyfikacjach WRC 2? WRC 2? To będą na pewno Finowie albo Francuzi. Stawiam na Finów. Pytania bardziej ogólne. Już wyjdziemy z klasyfikacji rajdów. Wymień pierwszą trójkę klasyfikacji Formuły 1 w tym sezonie. Max Verstappen, Charles Leclerc i Sergio Perez. Dobrze. Kto jest trenerem siatkarskiej reprezentacji Polski? Nie wiem. Niestety. Nikola. Grbić od tego. Kojarzę imię i nazwisko, bardzo przepraszam, natomiast nie wiem. No jasne, jasne. Troszkę nawiązałeś do Roberta Lewandowskiego, więc pytanie o piłkę nożną i o jego były klub. W której rundzie tegorocznych eliminacji Ligi Mistrzów Lech Poznań odpadł i z jakim to było klubem? W pierwszej rundzie. Klub? Nie wiem, niestety. A w pierwszej rundzie? Tak, w pierwszej rundzie. No to przynajmniej tyle. Może zaliczymy po punktach. No, ale to już takie specjalistyczne pytanie. Chociaż no Liga Mistrzów to tak, powinienem kojarzyć. Tak, bo to są coraz trudniejsze, aha, wiesz? Okay. Chociaż czy coraz trudniejsze, to się przekonamy, ale to był Karabach Agdam. Dobrze. Gdzie odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Świata i z kim Polska tam zagra? Mistrzostwa Świata w Katarze? Na pewno Arabia Saudyjska i Meksyk. I trzeciego nie powiem. Możesz strzelać. No nie wiem, nie, bo to będzie kompletnie bez sensu, także wysłucham Ciebie tutaj. Argentyna. To trudny rywal. Było też blisko, także myślę, że po punktu spokojnie możemy zaliczyć. Ile razy Bartosz Zmarzlik zostawał indywidualnym mistrzem świata seniorów? 2 razy. Dokładnie. Ile medali z Igrzysk Olimpijskich z Tokio przywiozła reprezentacja Polski Igrzysk Tokio, czyli tych letnich? 14.